Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj nie będę się zajmował modami stricte, chociaż też troszeczkę, bo chcę wam pokazać fajną rzecz, jaka pojawiła się w najnowszej wersji z dnia 8 listopada. Spin Tires właśnie. I pojawia się po prostu obsługa modyfikacji, czyli możemy sobie wgrywać różne mody i teraz z poziomu gry nawet. Możemy sobie je wgrywać też tak, jak to się robiło poprzednio. Jest to bardzo fajna sprawa, mamy też teren doświadczalny, pokażę wam jak to wygląda. Mamy jakiś tam mały teren, coś około tego jak jest Spin Tires w wersji demo. I co my tu właściwie możemy zrobić? Zaraz wam powiem ogólnie jakie są zmiany w tej grze, ale po kolei, zaczynajmy. Wydaje mi się, nie wiem, na moje, o, przede wszystkim też został dodany kierowca, zobaczcie. Jest sobie kierowca, jest nasz Władimir w środku, coś tam sobie kiwa głową, także nie jest to taka sztywna postać, on gdzieś tu sobie wygląda, patrzy, nie wiem, szuka czegoś do jedzenia, może coś tam zagryza bułkę, depta tam mu po tym. Ma nawet spodenki w moro i taką dosyć sympatyczną twarz. Nie? No, ale wydaje mi się, że te pojazdy, przynajmniej te, które mamy w grze standardowo, one mają, jakby są bardziej wyostrzone, lepsze teksturki, ładniej wyglądają. Tak mi się wydaje, tak to wygląda. I tutaj mamy taki mały teren, zobaczcie. I jest tu kilka miejsc, które możemy sobie zwiedzić. Krzaczasta łąka, zboże, ogólnie takie miejsca, gdzie samochód ma największe problemy z pokonywaniem, no nie, dróg. I co ciekawe, możemy sobie tutaj zrobić masę fajnych rzeczy. Możemy sobie zobaczyć informacje o pojeździe, na przykład ile jedziemy na kilometrów, prędkość w metrach na godzinę i w kilometrach na godzinę. I mamy też chyba Velocity chyba, czyli średnią prędkość, z jaką się poruszamy. To jest ta statystyka niżej. No i jeszcze mamy pokazane, jak pracują tutaj koła. I pokazane są w takiej jakby białej otoczce, białej chmurce, naturalne dla tego samochodu położenie tych kół, więc możecie zobaczyć w każdym momencie, jak te koła są odchylone. Zobaczcie sobie tutaj, nie? Tak to wygląda, bardzo, bardzo fajna sprawa. Możemy sobie w każdym momencie tutaj, w tym trybie samochód naprawić, możemy sobie włączyć noc. Możemy sobie przełączyć się znowu na dzień. Możemy wczytać ponownie pojazd, jeśli nam się zniszczy. Możemy sobie przede wszystkim, i co jest najważniejsze, wczytać każdy pojazd, jaki jest w grze, a także modyfikację, jaką sobie to damy. I z takich nowych aut, czy pojazdów, jakie zostały dodane do gry, jest na przykład ten. To jest taki motherfucker. O, brak paliwa. Możemy sobie właśnie myk. Naprawiamy i już mamy pełne paliwo. To jest naprawdę potężny pojazd. Możemy sobie włączyć warsztat, dodać chwytak, osłonę kabiny. W każdym momencie możemy to zrobić. Tylko możemy to zrobić oczywiście na teście. Bardzo podoba mi się dźwięk tego wozu. Naprawdę, strasznie. I on jest stworzony do wyciągania pojazdu. Mi się nie udało nim jeszcze zakopać tak, żebym nie mógł się wydostać. I zaraz też pokażę wam inną ciekawą sprawę odnośnie właśnie ruszania i wydostawania się z błota. Podczepmy sobie, powiedzmy, znaczy to nie ma to związku z tym, co chcę wam pokazać, ale pokażę wam, jak to działa teraz. O, możemy sobie przyciągnąć pojazd, nie? Tak szarpnąć go, jeśli gdzieś tam się zapierdzieli. Okej, ale fajna sprawa dla osób, które grają na klawiaturze i myszce. Zobaczcie, że ten kierowca w środku nawet fajnie rusza dosyć aktywnie tą kierownicą, bardzo ładnie ta animacja wygląda. W ogóle animacja pojazdów Spin Tires wiemy, że jest zajebista, ale zwróćcie uwagę teraz na to, na skrzynię biegu. Niby tutaj wszystko jest ok, możemy włączyć jedynkę plus, możemy dać automat, jeździć sobie jak chcemy, ale dla osób, które lubią się bawić tymi biegami, jest fajna opcja i też dla osób, które właśnie grają na klawiaturze i myszce i nie mają możliwości regulacji gazu, jak ja tutaj na padzie. Więc jeśli wciskacie gaz do końca, zobaczcie, mamy jakby pół biegu, tak mi się to, tak mogę to chyba nazwać, nie? O, widzicie? Możecie sobie w ten sposób teraz regulować gaz. Myk. Tak? Ja mogę to robić myszką, nie ma problemu. Po prostu bierzemy sobie myk i robię to myszką, tak samo jak i padem. Tylko, że na padzie nieważne, czy ja wezmę sobie na maksa bieg, ja mogę
sobie leciutko też ruszać, no nie? Więc myślę, że to jest... What the fuck? Czemu ten ruszył do tyłu? Nie wiem. Ale jest to fajna opcja właśnie dla osób, które nie mają możliwości regulowania gazu, czyli grają po prostu na klawiaturze. I można sobie w ten sposób fajnie tym gazem operować. Przypuśćmy, że, nie wiem, wjadę sobie tutaj, będzie naprawdę kiepsko, gdzieś się tam zakopię w wodę, czy w jakieś błoto. No z wody, jak już wjedziesz odpowiednio głęboko, to się ciężko wydostać, ale ten pojazd jest konkretny, ma bardzo duże koła. No i raczej tutaj się nim zakopać nie damy rady nawet. No i on już tutaj może mieć problem z wydostaniem się, szczególnie jeśli na ręcznym, no ale dobra. Nie, spróbujemy się tak jakoś zakopać. Tak naprawdę, konkretnie. Chociaż, no tak, on jest niedociążony, macie rację. Więc możemy sobie wejść do warsztatu, zaciągnę ręczny i coś tutaj mu zarzucić na pakę. Powiedzmy, coś ciężkiego, strasznie ciężkiego. O, jeszcze żebym ciągnął go siodło. Damy mu siodło i damy mu... o, myk. Niech sobie będzie taka wielka przyczepa. Opony szosowe jeszcze, nie, to już przesada. No i dobra, i zamykamy warsztat. Mamy już taką wielką naczepę, która jest zatopiona z tyłu. Wygląda to strasznie. Mamy włączone AWD, ale możemy wyłączyć też. No nie wiem, czy jest sens teraz, bo już się pewnie nie wydostanę. AWD włączymy, ale wyłączę blokadę dyferencjału. No i jak będziemy tak, jakbym grał na klawiaturze i grałbym na starej wersji, no to nie dałbym rady się wydostać z tego bota. Widzę też, że animacja błotka troszeczkę się zmieniła, fajniej to wygląda. Dobra, no i teraz zmieniamy sobie na myk. No i widzicie, że te koła się obracają wolniej. I zdecydowanie lepiej samochód będzie się wydostało z tego bota. No już nie wspomnę, jeśli włączę blokadę dyferencjału, to wtedy na pewno już lepiej by sobie poradził, bo po prostu wszystkie koła będą się obracać z taką samą prędkością, nie? A przynajmniej będą starać. No i zobaczcie, no takie grząskie błoto, praktycznie niemożliwa sytuacja do przejścia na klawiaturze, a przynajmniej bardzo, bardzo trudna do przejścia. I zobaczcie, że nowa aktualizacja pomaga w ten sposób. Jest to świetna sprawa, bo naprawdę, naprawdę... podejrzewam, że gdybym grał na klawiaturze, by mi tego bardzo, bardzo brakowało. Z takich nowych pojazdów jeszcze mamy... fajnie to jest, ogólnie spędziłem... pobrałem sobie tą aktualizację i spędziłem w grze z dobrą godzinę, jak nie więcej, bawiąc się z tymi wszystkimi ustawieniami, bo tego brakowało mi. No chciałem po prostu sobie popatrzeć różne rzeczy. Dobra, możemy sobie wczytać... Jest tutaj jakiś tam nowy pojeździk, on nie jest jakiś tam... super ekstra, ale sobie jest, nie? I oczywiście mody, które sobie wczytamy do gry, tak jak wspomniałem, można je sobie później tutaj wczytać na tej próbie, czy nawet w grze. W grze nie można tego narzędzia dla, powiedzmy, deweloperów używać. Nie wiem, jaki tu jeszcze został dodany pojazd, ale na pewno jest to ten, który tutaj widzicie. Możemy sobie zespawnować tak, że każdą dowolną przyczepę czy naczepę weźmy sobie teraz tego. To jest taki pojeździk niezbyt zaawansowany. Nie jeździłem nim jeszcze zbyt dużo. Musimy go najpierw naprawić, w sensie zatankować. I już możemy ruszać. Tutaj blokada dyferencjału widzę, że jest włączona zawsze. Mamy również napęd na wszystkie koła. I to jest fajne, patrząc na taki pojazd z... jeśli nie mamy nic zainstalowane, bo widać, jak ten wał... wał napędowy się rusza, nawet jeśli operujemy jakoś tam gazem, on się porusza albo wolniej, albo szybciej. To jest niesamowite Spin Tires, że wszystko w tym samochodzie jest praktycznie animowane. Nawet jeśli zainstalujemy jakąś tam modyfikację, to jest po prostu świetna sprawa. Nie wiem, jakie ten samochód ma rzeczy do zainstalowania możliwe. A moment, myk. O tak, może sobie tak ustawimy kamerę. Warsztat. A, tutaj dużo nie ma. Nadwozie furgonowe można sobie rypnąć i tyle. Jeśli zamontujemy nadwozie furgonowe, no to oczywiście opony koła zapasowego nie możemy założyć. Pokażę wam, na czym polega fenomen tego żurawia teraz właściwie, bo okazuje się, że on jest w końcu użyteczny, nie tak jak wcześniej. Wcześniej to on sobie był i jak nam, powiedzmy, drzewo spadło z paki, mogliśmy sobie to drzewo załadować, ale teraz musimy załadować to drzewo żurawiem zawsze.
Jest to fajna sprawa, musimy mieć dodatkowy dedykowany pojazd do tego, który będzie nam ładował drzewo na pakę. Pokażę, o co tutaj chodzi, o co się rozchodzi. Już, już. Podjeżdżamy sobie pod takie miejsce jak tutaj. O. Może w sumie podjechać tyłem, możemy... Ojej. Możemy podjechać innym pojazdem także. Nie mogę się doczekać, jak będę grał w multiplayer z kimś w to, bo oczywiście mapy też można sobie wczytać różne. A, jeszcze jedno. Jest wsparcie modów dla multiplayera, także osoby, które mają ten sam zestaw modów, mogą ze sobą grać. To jest zajebista sprawa również. Dobra, możemy sobie zespawnować kłody krótkie. Kłody krótkie. Myk. I zespawnowało dwie, o to ciekawe. No i teraz ładuje się je właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy jest opcja ładowania drzewa tutaj tak jak wcześniej to się robiło, ale teraz robi się to w ten sposób. Przynajmniej ja to tak bym chciał robić, bo to jest zdecydowanie fajniejsza sprawa. Rozsuwamy podpory. Moment, czy dobrze się rozstawiły? Dobrze. No to wymaga trochę wprawy, operowanie tym żurawiem, ale jest to świetna sprawa. Po prostu ładujemy tak jak w przypadku, nieraz mi się tam gdzieś drzewo rozstegowało. Na drodze było kilka takich odcinków. Moment. Wysuń. O, teraz się dobrze rozstawiłem. Było kilka takich odcinków, gdzie właśnie miałem z tym problem. I może weźmiemy sobie kamerę trochę inaczej. O, tak żeby było mniej więcej to widać. Trochę problem jest z tą kamerą jeszcze, ale okej. Ta kamera będzie chyba dobra. No i zwróćcie teraz uwagę, że mamy taki jakby cień biały, który jest widoczny pod chwytakiem. Moment. O, tak właśnie, tak. I widać po prostu, gdzie się ten chwytak opuszcza. To jest dosyć pomocne. Tak, i teraz zaciskamy do góry. I sobie je ładujemy. Zupełnie jak Farming Simulator. Tylko, że no, tutaj to wygląda troszeczkę inaczej. Nie? I musimy je odpowiednio zrzucić na nasz pojazd. Moment. O! I jeszcze nie możemy ich tutaj, musimy jeszcze dwie kłody zrzucić, nie? Nie trzeba całego samochodu załadować, bo to by było dosyć nudne. Ale możemy te kłody, dwie sobie załadować na pojazd, a następnie, zaraz wam pokażę zresztą, o ile się uda. To jest absolutnie fantastyczna sprawa, świetnie się operuje tym żurawiem, można to dosyć szybko wyczuć. Nie wiem, czy to zostało jakoś tam naprawione, zmienione, ale grając na padzie jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, jak się wysuwa, ale to się chyba samo wysuwa. Tak, widzę, że się sama automatycznie wysuwa. Chodzi mi o ten taki teleskop. Widzicie, że jak składam, to się składa również ten teleskop tam, który się wysuwa. Więc nie ma problemu jakby z operowaniem. Jest to dosyć uproszczone, ale naprawdę bardzo spoko. Bardzo przyjemnie się można tym bawić. Nie wiem, jak w drugą stronę na padzie się obraca tym, ale wiem, że można to robić czym? Nie wiem, jak to można robić. A, dobra, gałką, okej. Naciska się gałką. I teraz chwytamy. O. I myślę, że tak będzie ok, jeśli upuszczę. Jest ok. No i po prostu sobie naciskamy. I gotowe. Żuraw się sam automatycznie złożył. Wyłączamy, myk. Podpory są chyba już schowane, schowały się automatycznie, wszystko razem ładnie się złożyło. No i możemy z takim ładunkiem sobie jechać dalej. I oczywiście możemy także załadować pojazd naszego, nie wiem, naszego kolegi, który będzie z nami grał w kooperacji. Ja nie mogę się doczekać, aż to zrobię, bo podejrzewam, że to jest fajna, fajna sprawa. Jeszcze podczas ładowania ogólnie drzewa możemy na przykład kłodą przypieprzyć w samochód i ten samochód się zniszczy. Ja już miałem taką sytuację, że ładowałem sobie drzewo i mi się obiła kłoda o kabinę auta konkretnie, dosyć mocno. No i samochód się zniszczył prawie w 80%. Co było takim dość dotkliwym uszkodzeniem i na to trzeba uważać teraz. To jest też zajebista sprawa. Strasznie, strasznie mi się to spodobało. Nie wiem, czy tak było wcześniej, bo tak naprawdę ładowaniem tego drzewa nikt się chyba nie zajmował. Każdy podjeżdżał w miejsce, gdzie jest drzewo i sobie spawnował to drzewo od razu na pace. Nie było z tym jakby problemu. No dobra, przejrzeliśmy sobie te takie opcje nowe, jedne z nowych.
Teraz zerknijmy na te modyfikacje. Zarządzaj modyfikacjami i mamy tak, mody certyfikowane. Inaczej, tutaj można jeszcze wybrać sobie pojazdy. Teraz pojazdy są pokazane w takich miniaturkach. No nie, to są standardowe pojazdy, bo ja te wszystkie modyfikacje, jakie miałem na potrzeby tego filmu, wywaliłem, żeby wam pokazać, jak się je instaluje. Można mody włączyć certyfikowane i niecertyfikowane. One są tutaj niektóre podpisane jako niestabilne. Na przykład tutaj mamy jakiegoś ZIL 130. Jest napisane unstable, czyli coś z nim jest nie tak. Ale mamy powiedzmy tego motherfuckera. I naciskamy OK. Powinna nam się modyfikacja tutaj za chwilę pobrać. Tak jak mówiłem, można te modyfikacje pobrać również poprzez tradycyjny sposób. O, już się pobiera 17 MB. To jest chyba. To jest chyba jakiś tam. A zaraz zobaczymy w miniaturce, bo ja nie kojarzę tego pojazdu, ale on chyba nie jest do przewożenia drzewa. Nie, pokazuje nam się pasek pobrania i już instalacja gotowa. Aha, to jest ten. No i możemy sobie go wybrać. Jeśli wybieramy do jazdy po jakiejś tam mapie pojazd z modyfikacji, no to automatycznie są wyłączone osiągnięcia. Ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo ja już to wszystko sobie poprzechodziłem. No i mamy takiego motherfuckera, rozpoczynamy sobie misję. Ten pojazd jest praktycznie bezużyteczny do wykonania tych misji, bo nim się tylko jeździ, tym bardziej, że ojej, wybrałem sobie zmień myk. Proszę bardzo. Mamy takiego sobie gościa. Jest tu kilka modów, z tego co widzę. Zobaczcie, jaka to jest fajna sprawa. Jest modyfikacja świetnie wykonana. Te mody, które są dostępne tutaj, które możemy pobrać z poziomu gry, są wykonane na naprawdę wysokim poziomie. A modyfikacje, które instalujemy jakby na własną rękę, no nie wszystkie mogą być takie super. Co tu jeszcze możemy sobie zainstalować? Jakieś dodatkowe koło. Ojej, nie mogę wyłączyć, coś się z napędem stało. Ej! Koło mi się pali! Ej, what the fuck? Możemy sobie pograć wielu graczy i zobaczcie. Można grać tylko z certyfikowanymi modami, tylko z włączonymi osiągnięciami. Jeśli to odznaczymy, możemy grać z różnymi modami, robić różne rzeczy. Już ktoś nawet tutaj gra. Ciekawe, czy można dołączyć się w trakcie gry. Coś tutaj ktoś chyba gra. Lider poczekalni, to jest poczekalnia, czyli zdaje się, że no nie można jeszcze dołączać w trakcie gry. Szkoda troszeczkę, bo tego mi brakowało też w Spin Tires, no ale ta gra jest jeszcze na takim etapie, że można sobie dać to na wstrzymanie. Ok, tu można sobie wybrać różne pojazdy. Dwa punkty pojazdu, nie wiem co w tym chodzi. No, ale zajebista opcja. Można sobie. I chyba każdy, kto wbije do tej gry, będzie musiał pobrać sobie te mody, żeby grać ze mną. No świetna sprawa. I można jeszcze dodatkowy jakiś pojazd, którego nie ma normalnie na tej mapie, sobie dodać. Wow. Świetna opcja. Można wziąć tego motherfuckera, można wziąć sobie ten pojazd. Nie wiem, ten. Czy ten. O, jeszcze tutaj się nie wybrało. O. I rozpoczynamy misję z taką ekipą. No, to jest świetna opcja, no. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Cieszę się, że Spin Tires zostało uzupełnione o coś takiego. I że no będzie można się teraz fajniej bawić też tymi modyfikacjami. Także czekajcie na nowe odcinki ze Spin Tires. Na pewno będę nagrywał z tej gry, bo jest coraz lepsza ta modyfikacja. Naprawdę nastawiła mnie pozytywnie do tej gry, bo przez jakiś tam czas nie było do niej dodawane nic, ale teraz jest już naprawdę super, super duper, że tak powiem. Wszystko ma tutaj na maksa, więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.